Witajcie w nowym cyklu. Ponieważ wiele osób pytało mnie o ten temat, czyli rozbieranie poszczególnych jednostek broni, modeli, postanowiłem ponagrywać dane jednostki, które akurat trafiają do mojego warsztatu, pokazać wam, jakie się rozbiera, jak najprościej się do tego zabrać, jakimi narzędziami. Na pewno nie ma się czego bać. Wiele osób boi się ruszyć jakąkolwiek śrubę w swojej broni, żeby się coś nie rozsypało, jakieś sprężynki czy tam duperelki. Pokażę wam co i jak po kolei. Także zaczynajmy. No to co? Bierzemy się do roboty. Na dzisiaj mam dubeltówkę ze stajni Zula na pełnych zamkach. I generalnie jest to jedna z trudniejszych jednostek do rozebrania, ponieważ troszkę się trzeba tu nagimnastykować, ale zaraz wam pokażę co i jak, żeby było to proste. Przede wszystkim, żeby sobie ułatwić pracę, należy naciągnąć kurki, ponieważ w większości tych jednostek konstrukcja w środku jest taka, że jeśli kurek jest zbity, zaczepia on tam o jakiś metal i ciężko jest wyciągnąć. Czy to przy pełnych zamkach, czy przy uproszczonych, czy jak to tam zwał, przy prostych. Nie rozbierzemy baskili, jeśli kurki nie są naciągnięte. Od czego zaczynamy? No przede wszystkim musimy mieć narzędzia. Tutaj idą w zasadzie, z tego co pamiętam, same płaskie śrubokręty, więc dobrze sobie przygotować jakiś malutki, większy. I co najważniejsze, trzeba mieć tu śrubokręt z bardzo cieniutką końcówką. Ja sobie po prostu zrobiłem z dłutka, bo ciężko jest kupić taki śrubokręt, więc trzeba go sobie zrobić. Zaczynamy od zdjęcia kabłonka spustowego. To jest on tam nam tutaj do niczego niepotrzebny. Jak najcieńszy śrubokręt. I na tyle wąski, żeby nie haczył jakby dookoła. Dosyć ciężko jest te śrubki odkręcać, ponieważ latami one siedzą nieruszane. I cienki śrubokręt też z tego względu, żeby tych śrub nie pouszkadzać. One niestety mają konstrukcję, jaką mają. Bardzo cieniutkie te rowki. I dosyć płytkie. I przez to jest bardzo łatwo uszkodzić łby śrub. Można je później oczywiście zregenerować sobie. Ale jeżeli można uważać i nie uszkodzić, to najlepiej tak zrobić. Zdejmujemy sobie czułenko. Lufy można zdjąć, bo przecież też są tu niepotrzebne w tym momencie. No i co dalej? Mamy tutaj kilka elementów do zdemontowania. Panele boczne, w których są zamontowane kurki. Dolną część baskili musimy też odczepić. Dopiero całość się zdejmie. Zaczniemy od paneli bocznych. Mamy tutaj do odkręcenia trzy śruby. Tą. Mam nadzieję, że widać. I po obu stronach taka mała. Spróbujemy tą najpierw. Ta ma bardzo płyciutki rowek, więc nie wiem jak to nam pójdzie. Może nie pójdzie. Dobra. Już przytyknęło tak jakby śrubka puściła. Jeszcze troszkę. Dobra, odkręcona. Możemy ją spróbować popchnąć. Wyszła. Taka śrubka. No i teraz zostają nam te dwie małe.
zasadzie panele mamy odkręcone. Ale teraz ich tak od razu nie wyjmiemy, bo nie będzie to takie proste. Musielibyśmy jakoś je podważyć. Więc musimy się wziąć za rozbieranie baskili, dopiero nam wtedy wyjdą. Żeby rozebrać baskilę, mamy tak, jedną tu, dużą śrubę. I tu mamy kolejną. I jeszcze ta, która trzyma to w kupie. Tamte dwie, dwie pierwsze są jakby do przymocowania baskili do drewna. I to jest właśnie też wada konstrukcyjna tych broni, ponieważ większość z nich pęka w tym miejscu. Dlatego, że tylko takie mocowanie jest. Nie ma tutaj śruby przez osadę. Więc nic jakby siłą nie trzyma metalu do drewna, tylko dwie śruby na przestrzał. Będzie ciężko nagrać, ale może coś będzie widać. Przepraszam, trochę zasłonię, bo nie jestem w stanie inaczej tego podkręcić. Dało się poluzować. O. Jak widzicie, wychodzi. Niestety, bardzo często te śruby w tych zulowskich karabinach, czy to Merkel, czy to Fortuna, czy to inne Wolfy, siedzą dosyć mocno, zapiekają się, bo są to zwykle wiekowe bronie, prawda? Większość z nich nigdy nie rozbierane. Słychać, jakbym już obrypał te śruby porządnie, nie? Ale spokojnie, nic się im nie dzieje. Już nam przeskakuje gwint, czyli że powinna być luźna. Mamy odczepioną baskilę. Z tym, że ona nam teraz i tak nie wyjdzie. Właśnie też przez tą konstrukcję. Musimy rozłożyć baskilę na pół i dopiero będziemy w stanie ją z drewna wyciągnąć. Ciekawe, jak to pójdzie. Na razie idzie. Najpierw śrubka kontrująca, czy tam blokująca śrubkę główną. No i teraz najważniejsza. Ciężko mi trafić w tą szczelinę, bo mam to dłutko namagnesowane i mi się przyczepia. O! Wyjątkowo ta poszła łatwo. Zazwyczaj właśnie te śruby, które trzymają w kupie baskile, siedzą najciaśniej. O, jak widać. Dobra. W zasadzie mamy wszystkie śrubki już zdemontowane. Zobaczymy, jak to będzie wychodzić. Już się troszkę poluzowało. No nie jest to łatwa operacja i można uszkodzić osadę na przykład w trakcie. Więc lepiej się nie spieszyć. Można puknąć jakimś drewienkiem. Żeby troszkę to rozruszać. Twardo siedzi. No to niestety jest... jest wada. Próbujemy panel wyciągnąć. O! Już się udało. Proszę bardzo. Na panelu jest... O! Jakie tu skarby. Ale to nie jest rdza. To jest smar. Jakiś czerwony. Na panelu jest cały... cały, prawda, mechanizm kurka. To samo z drugiej strony. Robimy
drugi kurek. No i już jesteśmy blisko końca. Poszło. Maskila siedzi jak przyklejona. Mamy dół. Spusty. Nic nam to, jak widać, nie wyskakuje. Żadne sprężynki. Nic się nie zgubi. Chyba, że śrubkę zgubicie. Górna część prawdopodobnie została wklejona. Tak przynajmniej wygląda. Możemy ją od dołu puknąć. I troszkę od góry. Poszło. I cała filozofia. Zobaczcie, ile tu jest zakamarków. Dorabianie osady do tego modelu to jest tragedia. No dobra. Mamy rozebrany cały przód, bo skila wygląda w środku tak. Można ją teraz sobie dokładnie wszystko tutaj wyczyścić, nasmarować. No i taki zabieg rozebrania trzeba niestety wykonać raz na jakiś czas i ten smar wymienić, bo ten tutaj jest, nie wiem czy nie jakiś oryginalny, albo napłynęło. No jest tu troszkę rdzy, ale ten smar to już ma konsystencję takiego miodu. Nie do końca on pomaga broni. Więc śmiało można sobie to umyć i nasmarować. Co nam zostało? Jeszcze czułenko. Czułenko to już jest sprawa dosyć prosta. Mamy tutaj tylko dwie śrubki dostępne od środka, od strony luf. Tu mamy cały mechanizm ejektorów. Akurat w tym egzemplarzu wymontowano sprężyny z jakichś przyczyn. I dolną wajchę możemy sobie od środka wypchnąć, jeżeli nie chce wyjść. I tym sposobem w zasadzie rozebraliśmy całość. Dalsze rozbieranie poszczególnych części nie ma sensu. Chyba, że musimy wymienić jakiś element, bo do czyszczenia samego, czy do robienia osady w tym stanie już wystarczy. Tu możemy wszystko sobie wyczyścić, przedmuchać, przemyć, nasmarować i zmontować z powrotem. Nie ma potrzeby odkręcać żadnych dodatkowych śrub. A więc jak widzicie, nie jest to skomplikowane. Da się to zrobić przy użyciu jednego, dwóch śrubokrętów. No dwóch. Jeden malutki, drugi troszkę szerszy. Ważne, żeby mieć ten śrubokręt jak najcieńszy, żeby nie uszkadzać śrub. No i zresztą zbyt grubym po prostu ich nie poodkręcamy. Musielibyśmy je nacinać. Bardzo podobnie rozkłada się inne modele z fabryki Zula, z grupy Sul, ponieważ robione są w podobny sposób. Jest różna ilość śrub, różnie umiejscowiona, aczkolwiek dosyć podobnie to wygląda i podobnie należy się do tego zabrać. Czyli napiąć kurki i dopiero rozbierać. Baskile, pamiętajcie, trzeba rozłożyć na dwie części, bo inaczej jej nie wyciągniemy z drewna. Wiem, że dla większości z Was ten temat rozbierania takiego jest banalny. No bo tak naprawdę każdy, kto miał w ręku śrubokręt i ma jakieś śrubokręty, jakieś klucze, no jest w stanie rozebrać niemal każdą broń. Będą też na pewno rozbierane bardzo proste jednostki, gdzie bardzo łatwo jest je rozebrać, ale też chciałbym to pokazać, ponieważ no wiem, w moim zawodzie to się akurat zdarza, że ludzie do mnie dzwonią czy piszą,
jak rozebrać swoją broń. Nawet przy takich najprostszych, no bo jest to zrozumiałe. Każdy się boi, bo wiadomo, że w środku są różne sprężynki, różne duperelki. Więc nawet z pozoru proste może się dla kogoś okazać trudniejsze, jeżeli coś ma tam wypaść i się zgubić. Później będzie problem to zamontować, prawda? Dlatego chcę pokazać jak najwięcej, więc każda jednostka od tej pory, która do mnie trafi, położę ją na stół i nagram, jak rozbieram. Także na dzisiaj to tyle. Już wiecie mniej więcej, jak rozebrać jednostki od Zula. W następnym odcinku będzie no, Merkel, czyli broń pokrewna, ale już nowszy Merkel KR1, czyli sztucer. A na dzisiaj to tyle. Dzięki. Jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał i dostać wstęp do tajnej grupy na Facebooku, gdzie rozmawiamy już o szczegółach, o detalach, możecie tam pytać o wszystko i mnie, i jeszcze i nie tylko mnie, to instrukcje macie pod filmem. Jak wejdziecie na YouTube'a, to pod filmem w opisie jest wszystko napisane.